jest też tak, że ten problem narasta. Są różne lata i w różnych latach różne ilości. Na przykładzie ŻOR akurat 16 rok tych interwencji, w 2016 roku tej interwencji notowaliśmy najwięcej już, i to jest statystyka do dnia wczorajszego. Sąsiednie powiaty bardzo, bardzo podobnie. Nie jesteśmy gdzieś wyspą, ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym. Te sytuacje się zdarzają i nie ma na to reguły. Przyczyny są bardzo różne i to chcielibyśmy Państwu w całej tej prezentacji nakreślić, że nie da się być mądrzejszym o tlenku węgla. Nie da się ustrzec, a w jaki sposób można to zrobić, to na końcu prezentacji będzie powiedziane. To, co nas cieszy jako strażaków, to to, że zaczynają się wyzwania, mamy coraz więcej wyzwań ze czujek, z instalacji wykrywania. Pojedyncze ilości póki co, ale rośnie i to cieszy. My zawsze przyjedziemy takie zdarzenie potwierdzić. Jak ktoś zadzwoni do nas, że włączyła mu się czujka, że prawdopodobnie woli się tlenek węgla, nie jest to bagatelizowane, zawsze przyjeżdżamy, potwierdzamy, bądź nie potwierdzamy tego, że tlenek węgla jest w łazience, jest w mieszkaniu. Trzeba tylko zadzwonić. No właśnie, a żeby zadzwonić, to trzeba wiedzieć, że tlenek węgla jest. Jeśli jest niewidoczny, niewyczuwalny, nie słychać go, to w jaki sposób go wyczuć, w jaki sposób go zlokalizować. No właśnie, i to też zobaczymy na prezentacji, co można zrobić i co, jak nam się wydaje, jest najlepszym środkiem zapobiegawczym. Co to w ogóle jest ten czad? Bo tak mówimy, czad, tlenek węgla, ale co to w ogóle jest? To nic skomplikowanego. To po prostu produkt niepełnego spalania. Czy to gazu, czy to materiałów węglopochodnych, które występują przy niedostatecznej ilości tlenu w otoczeniu. Czyli sprowadzamy tą sytuację do kratki wentylacyjnej. Oznacza to dla Państwa, że wentylacja działa na już dobrym poziomie. Jeśli ten listek będzie falował w stronę łazienki, dla Państwa to znaczy, że w łazience wystąpiło zjawisko podciśnienia, to znaczy, że jest niedobór powietrza. Najprostszym sposobem, jak skompensować powietrze z zewnątrz? No pytanie, bym powiedział, że myślę, że każdy wie, tylko na te proste rzeczy jest bardzo ciężko wpaść. Wystarczy tylko i aż rozszczelnić stolarkę okienną, wystarczy tylko i aż mieć otwarte nawilniki, czy to hygrosterowalne, czy ciśnieniowe. Nie bójmy się powietrza. Powietrze nam służy do oddychania i do zdrowego trybu życia, jakby na to nie spojrzeć. Nie bójmy się, drodzy Państwo, powietrza zewnętrznego. Wentylacja grawitacyjna, na dobrą sprawę, jest to proces oddychania. Wdech, wydech, wdech, wydech. Tak to było, tak to będzie. Tak niestety działa wentylacja grawitacyjna. Nie zmienimy tego. Musimy sobie wyrobić zdrowe nawyki wyuczone. Idziemy się kąpać, otwieramy okno, napuścimy wody, zamykamy okno, zostawiamy nawilniki otwarte, wchodzimy do wanny, mamy lekko uchylone drzwi i to musi być szablon, jak się postępuje podczas używania piecyka kąpielowego. Jeśli ktoś z Państwa potrafi oddychać na zasadzie wydechu, nie robiąc wdechu, no to w tym momencie ja się podaję do dymisji i nie wiem w takim razie, o czym z Państwem rozmawiam. Rozwiązaniem na koniec powiem tak. Czy podzielniki kosztów centralnego ogrzewania coś załatwiły? Myślę, że zdecydowanie tak. Myślę, że 90%, 99% wręcz przyzna się, że wszystko się zmieniło w tym momencie, jeśli przeszliśmy na ekonomię za wszelką cenę, bo tak to jest już przyjęte. Uważam, że zniesienie podzielników centralnego ogrzewania jest jednym z rozwiązań najlepszych. Jeśli nie, to likwidujemy kotły gazowe z otwartą komorą spalania, przechodzimy na energię elektryczną i w tym momencie ja mogę Państwu zagwarantować jako kominiarz, że nie spotkamy się w okolicznościach, że dojdzie do nieszczęścia. Tym samym zaoszczędzimy sobie wszyscy zdrowia, więcej szacunku dla siebie, więcej szacunku dla czasu. Bądźmy zdrowi, szczęśliwi i rozumujmy bezpiecznie, na tym to wszystko polega. Z mojej strony wszystko, dziękuję bardzo. Osoby regularnie podtruwane tlenkiem węgla mogą uskarżać się na częste bóle głowy, pogorszenie pamięci i zdolności logicznego myślenia, utratę apetytu, pogorszenie węchu, bezsenność, przyspieszone tętno, drżenie mięśni, silne zabarwienie skóry. Długotrwałe wdychanie nawet małych ilości czadu jest bardzo szkodliwe dla organizmu. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że czasami to nie jest ten jeden raz, kiedy jesteśmy w naszej toalecie czy w kuchni,
i ten tlenek nas podtruwa, tylko częste przebywanie w takiej zepsutej instalacji już może mieć zły wpływ na nasz organizm. To wszystko, co tutaj pisało, czyli te objawy takie jak bóle głowy, pogorszenie pamięci, zdolność logicznego myślenia, utrata tej zdolności, utrata apetytu, pogorszenie węchu. Kiedy takie coś się dzieje z naszym organizmem, już możemy wiedzieć i domyślać się, że gdzieś jest ten tlenek węgla i coś złego się dzieje z naszym organizmem, tak? Osłabienie, znużenie, które czuję zaczadzony oraz zaburzenie orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny. O co w tym chodzi? Idziemy do łazienki, bierzemy kąpiel. Bierzemy tą kąpiel, kiedy leci woda. Nasz piecyk gazowy cały czas działa, czyli tego tlenku jest coraz więcej. Stajemy się słabi, być może nieprzytomni, zaburza nam się orientacja, nie wołamy o pomoc, bo jesteśmy lekko przytępieni i nikt z rodziny, z osób gdzieś tam postronnych, trzecich, które są w bezpiecznym miejscu, nie przyjdzie nam pomóc i zostajemy w tej łazience. Tak się kończą te najgorsze sytuacje. Jak zrobić, żeby do takiego czegoś nie dochodziło? Najważniejsze, w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji. Nowe okna najczęściej są o wiele bardziej szczelne w stosunku do starych. Głównie tu już pan kominiarz o tym też mówił. Głównie przy tych oknach są nawet wywieczniki, w większości nowych okien, które często są zaklejane, zasłaniane i w ten sposób jakoś ludzie starają się gospodarować tym ciepłem w domu, a jednak utrudniają sobie wentylację. Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza. To też było dzisiaj mówione, przykładanie tego listka papieru czy też kartki raz na jakiś czas i sprawdzanie, czy ten ciąg nadal jest. Często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania. No, jeżeli to jest kuchnia czy gdzieś łazienka, gdzie często ten Junkers będzie chodził, no to warto czasami sobie otworzyć, jeśli mamy tam okienko też, tą mikrowentylację, żebyśmy byli bezpieczniejsi. Ostatnia taka rzecz, której tutaj się dzisiaj nie poruszę, ale jednak zdarza się przy domach jednorodzinnych zazwyczaj. Nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, a drzwi, jeśli może, zostaw otwarte. No, samochód także tlenkiem węgla nas może zatruć, tym bardziej, jeśli mamy wewnętrzne wejście do naszego domu. Więc w takiej sytuacji też warto wystawić ten samochód na zewnątrz, a przynajmniej, żeby ta brama garażowa była otwarta. No i najważniejsze, co możemy zrobić, czyli to spotkanie dzisiejsze, rozmieścić czujki tlenku węgla w domu zgodnie z zaleceniami producenta. Każda czujka ma swoją osobną instrukcję, jeśli będziemy się do niej stosować, to na pewno będzie działała sprawnie. Co musimy zrobić, jeżeli wystąpiła taka sytuacja z zagrożeniem tlenkiem węgla? Natychmiast zapewniamy dopływ świeżego powietrza, tak? Czyli pierwsze, co robimy, wentylujemy pomieszczenie, otwieramy okna, jeśli mamy taką możliwość w łazience, czy też w pokojach, drzwi do mieszkania, do domu, żeby tego powietrza jak najwięcej się dostało. Wynosimy osobę poszkodowaną w jakieś miejsce, gdzie ten świeży powietrze jest dla niej dostępne, tak? Czyli poza tą strefę zagrożoną. Jeżeli dotyka to nas, to tak samo staramy się stamtąd jak najszybciej ewakuować. Jeżeli to jest osoba poszkodowana, która byłaby nieprzytomna albo jakaś tam otępiała, warto jej rozluźnić ubranie, żeby to powietrze mogło tam do niej swobodnie się dostać, ale też tak, żeby jej nie przechłodzić, czyli nie rozbieramy jej do zera, żeby tego organizmu w drugą stronę nie zaszkodzić mu. Najważniejsza rzecz, czyli wezwanie służb ratunkowych, tutaj 112-998, Straż Pożarna na pewno przyjedzie, pogotowie, które zbada tą sytuację. No i ostatnia rzecz, jeżeli wyniesiemy taką osobę na zewnątrz, to osoba nie oddycha, wtedy już trzeba zastosować podstawowe zabiegi resuscytacyjne, czyli RKO, masaż serca lub też oddychanie i wykonywać już taką typową pierwszą pomoc. Co jeszcze jest ważne w tym wszystkim? Musimy mieć głowę na karku. Żadne osoby postronne nie mogą wchodzić do tego pomieszczenia, żeby sprawdzić, co się dzieje, czy też ratować całą sytuację, dopóki nie przyjadą wykwalifikowane służby. Staram się, żeby nikt tam nie wchodził, nikt nie przebywał w tym pomieszczeniu i nie starał się w żaden sposób tego kryzysu zażegnać. Jeżeli dojdzie do zgonu, dojdzie do śmierci w przypadku działania tlenku węgla, kto umyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wtedy jest prowadzone postępowanie. Jeżeli dojdzie tylko do zatrucia albo aż, wtedy artykuł 160, paragraf 1 mówi nam, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca czynu działał nieumyślnie, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tak naprawdę, drodzy Państwo,
Z każdym rokiem zdarzają się takie przypadki tych postępowań z tych artykułów. Miejmy nadzieję, że z każdym rokiem będzie ich coraz mniej, ale tak naprawdę to wszystko zależy od Państwa. Czy to, co do Was tu koledzy powiedzieli, czy policja, czy do Was dotrze, to wszystko zależy od Państwa.